Witam Was. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o takich przypadkach, nieszczęśliwych wypadkach podczas pracy różnymi maszynami rolniczymi. No, nawet od za takich czasów, jeszcze jak byłem mały chłopiec, pierwszym taki dla mnie to był taki trochę szok. Jak kolega mojego ojca też jeździł buldokiem razem. Ojciec jeździł buldokiem i ten kolega jeździł buldokiem. I pamiętam, na drugi dzień przyjeżdża w pilotce i jedno oko ma zasłonięte, takie jakby zdętki sobie wyciął jak pirat. Jedno oko takim gumą ma za... Co jemu się stało? Okazuje się, że przy uruchamianiu Ursusa C45 kierownica mu uszkodziła oko. Kierownica była wsadzona już w koło zamachowe i lód lampą grzał. I, no i później podszedł, prawdopodobnie podszedł do niego i pompował paliwo mu wtrysnął pompką ręczną, tą klamką. Ale dla mnie to jest trochę takie dziwne, bo nieustawiony był wał. A wał widocznie był po prostu w górnym martwym punkcie, chociaż to jest silnik poziomy, no ale był tłok już jak najbardziej blisko głowicy w Rususie C45. I podpompował i chciał złapać, a ten raptownie uruchomił się Ursus. I ten odskoczył z tamtej strony. No, kierownica wysunęła się trochę i skrzywiła się. I ta krzywa latała jak wiatrak. I jeszcze raz się wychylił i uderzyło go właśnie tym kółeczkiem tutaj w czoło. Także oko wypłynęło. No, i już później miał oko wstawione szklane. No, ja pamiętam jeszcze, jak byłem taki pomocnikiem jako chłopak, bo ja byłem w sumie przy snopomiązałkach nawet dość taki bystry, no to on jechał, ale mu wypadało to oko. I pamiętam, na ściernisku coś tam robiliśmy, coś tam, nie wiem, czy przy sznurku, czy coś, i to oko mu wypadło. I mój Franek, szukaj. Ja szukam, ja to myślałem, że to jest gałka. A on później patrzy, mówi, tam jest. A to patrzy, a to jest łuska tylko taka. I on sobie to jakoś powycierał, rozszerzył i tam sobie wsadził tą łuskę w oko. A ja cały czas myślałem, że to jest gałka. No i takie to właśnie było. Drugi taki wypadek był też Ursus C45. To było nowy dwór koło Trzebnicy, PGR. No, akurat na tych wzgórzach trzebnickich, no bo tam są góry w sumie takie trzebnickie, dosyć takie. I orka Ursusem na kolcach jeszcze, bo to były lata już jeszcze 50. I orał. Była burza. Burza była, piorun uderzył właśnie tego Ursusa. I to była takie głośna, taka wieść w sumie, że Ursus rozleciał się i traktorzysta zginął. No, to było, no nie wiem, chciałbym, ciekawy był, jak on to wyglądał, ten Ursus. No, bo ja tylko to słyszałem, jak tu traktorzyści opowiadali. No, w Żniwa znowu w tym samym PGR-ze też przy snopowiązałce. No. To jeszcze w ten czas Ursusami C45 na ogół lub Zetorkami już, to były już jako nowe ciągniki w ten czas przyszły z Czechosłowacji, to już kosili przy snopowiązałkach. I też na postoju maszyna pracuje, zamiast być wyłączona snopowiązałka, to przy pracującej maszynie coś tam zaglądał. I wyrzutnik snopów akurat, bo akurat ubijacze pracują, tą słomę ubijają, później odpowiednia siła uwalnia rogatkę i zostaje włączony aparat. I wyrzutnik snopów zawadził go tutaj za brodę, za ten, i uszkodził mocno głowę. Także naderwał ponoć rdzeń, ten kierowca zginął
wykrwawił się jeszcze na polu, jeszcze w tamtych latach, kto mógł pomóc. Nawet jak był pomocnik, to ten pomocnik prędzej szału dostał, jakby jakąś pomoc udzielił. Jeszcze ani telefonu, a to było w szczerym polu. I wiadomo, proszę sobie wyobrazić, że pomoc, choćby chciała przyjść, to nie tak szybko przyszła. Drugim wypadkiem to było znowu dwóch braci kloce wożą Ursusem C-45, ale to była zima, a zimy w tamtych latach naprawdę były bardzo śnieżne, drogi były tak, lodem pokryte grubą warstwą, że nawet jak posypywali żwirem, czy piachem, czy solą, to nie przegryzło do gołej bruku, czy do gołego asfaltu w ten czas. I na zakręcie pod górę Ursus buksuje, pomimo że łańcuchy ma. No to ten drugi pomocnik, jego brat, traktorzysta, tam poszedł coś patrzeć. I ta przyczepa na zakręcie z tymi klocami, to był zakręt 90 stopni. Ja tam jak przejeżdżam, to zawsze sobie przypominam to pod górę. I na samym rogu właśnie stodoła stała. I ten traktorzysta tam coś poszedł, ten pomocnik poszedł i tam coś, pod, nie wiem, czy podsypywał coś tam robił, a ta przyczepa jakoś raptownie, bo ten szarpał i szarpał, nie mógł dać rady, nie? I tył przyczepy ześlizgła się i przydusiła go do tej stodoły właśnie. I tak zginął. Tamten prawdopodobnie traktorzysta, nie widząc, nie słysząc, bo przecież ja siedząc na Ursusie C-45 przy pełnych obrotach jeszcze, przy różnych szarpaniach, szarpie, nic, wreszcie widocznie wyszedł, no a ten brat już był zmiażdżony i leżał. No, taki to był wypadek. No, następnie przy snopowiązałce mój kolega znowu, no. Też przy pracującej snopowiązałce, to była, pamiętam, pierwsze snopowiązałki pokazały się w WC3, te czerwonego koloru, już były ogumiona na wszystkich kołach. I to mój kolega Edek kosił i też przy pracującej. To samo się stało, co temu, co właśnie głowę naderwało. Uszkodziło tam jakieś rdzeń. A ten właśnie słoma była w aparacie. I podczas pracującej snopowiązałki ręką chciał tę słomkę wyciągnąć ze supłacza, nie? Bo w ten czas następowała nieraz awaria, że nie wiązało, nie? A okazało się, że tam była słoma. No to przy pracującej maszynie wyciągnął, bo na ogół to się nieraz tak praktykowali i udawało się, ale to się udaje wszystko do czasu. I iglica mu przebiła dłoń na wylot, także iglica weszła i po prostu wyszła z powrotem z tej ręki. Krwawił całe lato, pamiętam, nosił w obandażowaną tą dłoń. No. Ale później, jak już go trochę już przestało boleć, to jednak dalej pracował na ciągniku. Ojciec mu pozwalał na tym. To jest właśnie syn tego, co sobie oko wybił właśnie przez Ursusa C-45. I jego syn właśnie ten, co mu dłoń przebiła iglica snopowiązałki. Następnie też takie przygotowanie do żniw. To była naprawdę wielka tragedia w ten czas. Kombaj. Wyprowadził kombaj gospodarz, czy to ze stodoły, czy spod wiaty, na podwórze, no bo czas już powoli przegląd robił. A jak to dzieciaki? Na wsi czym się bawić? No tylko to, no to powchodzili do kombajnu, do środka. No, tamten skądś przyszedł, właśnie ten ojciec, to był ojciec właśnie tych dzieci. No, uruchamiał, bo to trzeba coś sprawdzić, tam gazuje, cuduje, no i okazuje się, że kupę krwi zobaczył. Zgasił, a tam tragedia, nawet nie słyszał. Naprawdę to trzeba tak uważać, a dzisiaj, zresztą dzieci to oni sobie nie zdawają sprawy, no. A jeszcze w tamtych czasach to nie pilnowało się
pod względem BHP, żeby tam coś, gdzieś tam dziecko nie weszło na coś. Dzieci to skakały po traktorach, po różnych maszynach, no bo to była jedyna uciecha taka. Zresztą jak byłem mały, tak samo to robiłem. No. A rozrzutnik też znajomy facet, ale że dostał ciągnik w ten czas z rozrzutnikiem do obornika sam, bo umiał jeździć. No i tu w kółku rolniczym dostał ten i tam sobie powoli ładował, bo tam dużo tego gnoju nie miał, ale miał trochę. No i ten mu pozwolił wziąć, bo on już w sumie umiał jeździć. I jak wziął ten traktor z tym rozrzutnikiem i tak zginął. Pojechał na pole rozrzutnikiem. W sumie skończyło się to rozrzucanie, ale jak już końcówka jest, jak rozrzutnik pracuje, to te łopaty nieraz część tego obornika z powrotem rzucają na ten. To wziął, weszedł przy pracującym rozrzutniku i nogami tam zsuwał coraz bliżej. No bo wiadomo, tam był posuw taśmy, takiej łańcuchowej, no i te łopaty latały, nie? Rozdrabniacze. I aż wreszcie go złapało za nogę. No i proszę sobie wyobrazić, co, i przeleciał przez to. Tragedia. To było tak głośne. Ja nie wiem, że to do tej pory ten, co mu pożyczył ten ciągnik, że ani prokuratura, ani jakoś, ja nie wiem. Nie odpowiadał. No, że dał takiemu facetowi bez uprawnień, no, a naprawdę takie kiedyś właśnie się o to odbywało. A bo ja umiem jeździć, to on sobie da rady. Każdy był taki mądry w sumie. No. Następnie znowu historia też z Ursusem C45. No, jak wiadomo, te początkujące lata, a szczególnie 50., wszystkie przyczepy były najazdowe. No i też kolega mojego ojca, no bo to u nas było tych buldoków w Pomie w ten czas około 50, no. Część pracowało w polu, część w lasach, część w transporcie. No i ten akurat pracował w transporcie. Trzy przyczepy ciągnął Ursus C45, cegieł naładowane. Cegły właśnie z Szczebnicy. Jadąc z Szczebnicy z tymi trzema przyczepami w kierunku Prusic, i w Prusicach, na wybojach właśnie, bo ta droga była taka kocie łby, różne wyboje były. W tamte lata takie drogi były, właśnie taki stan dróg. A że zapadka nie trzymała kierownicy, no to wyskoczyła ta kierownica, została mu w rękach. Ursus raptownie, no w sumie skręcił w lewo, to akurat było w lewo, bo ja to wiem, gdzie to, w którym miejscu to jest. A to była piekarnia. Także piekarze po prostu powyskakiwali, bo uderzył w mur tym Ursusem. No, a to jest jednak trochę taka siła była, bo to jadąc z trzema przyczepami doładowanymi cegłą, to proszę sobie wyobrazić. No, nie wiem, czy on ze strachu, może z tego wszystkiego hamował nawet tym ciągnikiem. No. Drugi znowu była taka sama, to mnie się też zdarzyło. No, to było dawno temu też. Na próbę tak prowizorycznie chciałem spróbować, nie wiem, czy działanie sprzęgła, bo tam i skrzynia była robiona, ale siedzenia nie było w buldoku. No to tak na stojąco. I żeby nadusić na sprzęgło, no to się musiałem zaprzeć porządnie o kierownicę. I wiadomo, zapadka nie puściła w ten czas, ześliznęła się, bo to faktycznie później ja już to ją zrobiłem. I ja z tą kierownicą wyleciałem do tyłu. No, a Ursus sobie na jedynce powoli jechał. No, ale ja szybko się zerwałem z tą kierownicą i hej, zatrzymałem. No, i proszę sobie wyobrazić, jak to nieraz człowiek nie pomyśli dobrze, albo czasami jest i rutyna czasami gubi. No, a co to? Ja tyle czasu to robiłem, czy tyle czasu jeździłem, to co to dla mnie jest? Niestety. Naprawdę. No, tak samo ja robię na przykład bez rękawic. Tu w komentarzach mówią, no panie Franku, jak tam bez rękawic. Niestety, ja się tak nauczyłem, że ja w rękawicach nie umiem i nie mogę robić. No, ja muszę każdą część dotknąć, pomacać, czy montaż, czy nie montaż, to naprawdę jest, dużo wygodniej jest gołymi rękami. No.
Nieraz też takie było, że na przykład w 40 jeszcze też w tamtych latach, nieraz ciężko coś tam nie szło go uruchomić czy coś, a bo tam rozrusznik nie załączał, nie? No to na krótko, śrubokrętem czy czymś jakimś tam przytkał na styki rozrusznika, tam dał na przykład gaz do oporu, a nieraz nie zwrócił uwagi, że ciągnik jest na biegu, tym bardziej, że rozrusznik jest w tych ciągnikach z prawej strony tam gdzie nie ma drzwi. No i teraz dotknął ten zryw, bo zresztą 40 bardzo dobrze zresztą paliły i 60 czy 50, to w sumie ciągnik jest sprawny, to jest prawie na dotyk pali. No i teraz obleć do tyłu, od tyłu, żeby wskoczyć do kabiny czy coś takiego, to naprawdę, no. I ten ciągnik leci. No, a jeszcze nie daj Boże, jak tam, gdzie był skierowany. Czy tam dzieci nie bawią się, czy jakieś zwierzęta nie stoją, czy jakaś maszyna, czy coś takiego, czy ulica. No naprawdę. Ja kiedyś też tam już w których filmach już jest, ja już opowiadałem o tym, też na pych chcieliśmy to popchnąć 40 i brat i ojciec mi pomagał popchnąć. No i co? Akurat myśmy dopchnęli, ale nie szło wskoczyć nawet w ten ciągnik, bo akurat tam studnia była. No, jak już ominąłem tą studnię, to on już był tak tyle rozpędzony, tym bardziej, że to był na czwórce albo na piące z pełnym gazem. No i ciągnik poleciał. No naprawdę, że to w tamtych latach jakoś tak było. Człowiek się uczył nieraz na błędach. No naprawdę, ja już trochę przeżyłem i też na błędach się uczyłem. Nie powiem, że ja już byłem takim geniuszem. Niestety, każdy z nas popełnia błędy. No. Nieraz nieświadomie, a nieraz świadomie. A, to ja już będę na to uważał, tylko że no, wbrew przepisom to zrobię, bo to będzie łatwiej. No. Bo czasami na łatwiznę się przechodzi. No. Drugie znowu przy omłotach znowu. Albo widłami tam coś robią, nieraz złapie koło któreś pasowe, nieraz. Zaiskrzy, jest pożar. Czy przy presie na przykład, jak mocarnia i jest podłączona presa do mocarni, też tam to samo. Tam się nieraz w tych stodółkach to ciasność, ciężko przechodzić obok ten, nie ma osłon. Różne przypadki były, że niejednego faceta pas czy koło trzasnęło, że odrzuciło go. Całe szczęście, że nieraz nic się nie stało, nie? Przy rozcinaniu snopów, szczególnie dziewczyny to przecinały, no, bo to była taka w miarę lżejsza robota, no, no. I jak przecina nożem, a ten, co tam wrzuca, ten snop już rozrzucony, jak go te dziewczyny brał i zsuwał tą słomę, to czasami go tym nożem po ręce przejechała. Często były takie okaleczenia. No naprawdę, to trzeba było uważać. Teraz mocarnia się zatkała albo tam za głęboko, bo tam coś zostało, urywało ręce. No, to ja pamiętam te, jak tam jednemu facetowi mocarnia urwała. No. Pas podczas biegu się zrzucało nieraz, pas. Z presy. To niby łatwo było zrzucić, ale naprawdę to jest wielka technika. Młynarze znowu. Do młynarzy taka kobieta też, młynarka była, ona sama te pasy podczas biegu się wrzucało w młynie. No, aż wreszcie do czasu, kiedyś spotkałem ją w szpitalu i mówi, co pani się stało? A, bo pas zarzucała. I ja pytam się, gdzie? A ona w młynie, bo ona młyn prowadziła. No. I faktycznie dłoń miała zmiażdżoną. Także wszystko jest naprawdę, jest to niebezpieczeństwo, to po prostu chodzi za nami. Nieraz na zlotach też kolega, tam koledzy jego podchodzą, ten co ciągnikiem przyjedzie, czy z jakąś maszyną, pokaz, no to daje tym kolegom i popisują się różne jakieś tam wyskoki, wyścigi na zakręcie. Przy tym ciągnikiem się można w każdej chwili przewrócić. Na błotnikach jest po kilka osób. W każdej chwili nogę może złapać koło tylne, ześliznąć się, bo ta w 40 nieraz bez kabiny nie ma żadnego oparcia. Na siedzeniu siedzi nieraz z jednej strony, z drugiej, z tyłu na belce ktoś tam stoi, podskakuje.
I co? Noga mu się ześliznie i jest wypadek. Naprawdę, no. No, a przy omłotach jeszcze bardzo często było porażenie prądem. Jedno tylko gdzieś tam słyszało się, bo to zaraz ludzie to zawsze sobie opowiadali o różnych przypadkach. Też omłotowy, na przykład jak chodził po różnych, na przykład u rolników, mucił, znaczy się, nie? Z tą maszyną przechodził, jednemu wymucił, drugiemu. Taki był, taka osoba, która wraz z tą mocarnią, no, usługi robiła. Ale u każdego gospodarza było inaczej podłączenie. W ten czas co było? Na pewno pamiętacie, przewód bez wtyczki, bo ta wtyczka w jednym była płaska, jakaś poniemiecka, druga okrągła, tam 16 czy 32 rozmiar. No to trzeba było rozkręcić wtyczkę i gołe przewody się wkładało. I w każdej tej skrzynce, w tej rozdzielczej z tym wysokim napięciem przy liczniku, był zawsze patyczki suche. I wkładało się gołe te przewody w otwór, w gniazdka. No i próbowało się właśnie silnikiem elektrycznym włączać, czy w którym kierunku pracuje ten silnik. No, okazuje się, nie w tym, albo silnik buczał. No, tam coś z fazą było nie tak. No to trzeba było fazę przerzucić inaczej, odwrotnie. No, silnik pracuje, no to pracuje. Ale co, to było na ogół. Sierpień, wrzesień, jak się młoty, to wszystko na bosaka się robiło. W tamtych latach naprawdę to było tak, wszystko ubogo szło, bez żadnych jakichś tam przestrzegania przeciwpożarowego, przeciw BHP jakieś. No i takie były różne wypadki. No, teraz już raczej chyba nie ma już teraz takich, bo są maszyny już naprawdę przystosowane, nowoczesne, z osłonami. Kiedyś nie było tych osłon. Te maszyny, na większość maszyn było po niemiecka. Jak snopowiązałki tam, no to snopowiązałki na ogół wszystkie miały jeszcze, nie miały osłon na przegubach. No, mocarnie to wcale nie miały żadnych osłon. Przeróżne były te mocarnie. Silniki elektryczne tak samo. No, nieraz nieuziemiony był ten silnik elektryczny, nieraz silniki były spalinowe, te S-y, nieraz, nie? Też było. No, tu milicja przyjeżdżała na kontrol zawsze, czy łańcuch jest przyczepiony do mocarni, czy jest skrzynia z piachem, łopaty, bosaki, osęki jakieś, no, woda nalana, to musiało obowiązkowo być, no, bo odpowiadało się za to, mandat, no. Jeżeli robicie jakieś pokazy, a różne są pokazy, traktorami, maszynami, motocyklami, nieraz takie rajdy, nie dawajcie nikomu, osobom, które bez uprawnień. No, niektórzy właśnie pojęcia nieraz nie mają o jeździe, a jednak takiemu koledze daje ten ciągnik czy jakąś maszynę i żeby się przejechał czy tam wypróbował coś. No. Na przykład przy mocarni. Ty przecinaj snopki, chodź no tutaj, bo ty tam trochę znasz się, ty tam puszczaj słomę, ty tam znowu przy presie zobacz, jak ona tam wiąże. Przykładowo przy snopowiązałce jest pokaz. No naprawdę, przy uruchomionej maszynie nie wolno pracować, nic nie naprawiać. Maszyna musi być wyłączona. Nawet instrukcja mówi, żeby nawet ciągnik był zgaszony, naprawdę, no. Chociaż to już jest takie, wedle mnie ciągnik może pracować, tylko chodzi o to, żeby żadna osoba postronna nie wchodziła na daną maszynę pracującą. Tak, dzieci nieraz. Na ogół dzieciaki, rodzice wsadzają dzieci, bo traktorem on już umie jeździć. A ja sobie będę obsługiwał daną maszynę i w razie awarii ten chłopak nie umie zatrzymać w odpowiednim czasie, bo tam coś się tragicznie stało przy maszynie jakiejś rolniczej. Na przykład tam komuś nawet nogę czy rękę złapie, czy coś takiego. Mieliśmy też taki przypadek w sumie, że mucimy. Jest pokaz omłotów. I rodzice przychodzą, próbują po drabinie gdzieś z dziećmi na mocarnie, pracującej mocarni, żeby oni chcą dzieciom to pokazać. Nie wolno takich rzeczy robić. Jest oznaczone taśmą biało-czerwoną dookoła. Nie wolno tej taśmy przekraczać.
I naprawdę, jak macie taki pokaz, no na pewno już też robicie, ja już tak mówię, ale to już tylko dla przestrogi, bo nieraz tak się widzi, nieraz na filmach, nawet na różnych pokazach gdzieś tam, że no nie jest to przestrzegane, naprawdę. No. A rodzice myślą, bo dziecku chcą wszystko pokazać. Nieprawda. Niech dziecko patrzy, bo to idzie zobaczyć z boku, w bezpiecznym miejscu. No. A nie tak. A ty chodź, bo ty tam będziesz sznopki wrzucał, a ty to będziesz robił, a ty tam. No. Nie wolno takich rzeczy robić. A później nawet rodzice nawet się złoszczą, że my nie chcemy ich dopuścić, czy coś takiego. Nie. To chodzi ze względu bezpieczeństwa. Naprawdę ja tłumaczę, że bez tego, bo to nieraz ludzie obrażają się, zabierają te dzieci, idą, już nie patrzą, bo mówi, chodź, chodź, synku, bo ten pan jest. Ja mówię tak, bo można obserwować, można oglądać z boku. Nie po przekraczaniu tej taśmy. Nieraz tak też właśnie jest na pokazach, że przychodzą rodzice z dziećmi i to dziecko próbuje szarpać różnymi dźwigniami, co jest w sumie zabronione, szarpać biegami, tam wszystkimi gałkami, próbuje szarpać, ja to nieraz zwracam uwagę, też rodzice się denerwują. No, jedna pani nawet to taka kolekcjonerka przyjechała Ursusem 28, i też kobieta wsadziła synusia na ten traktor, no bo zdjęcie robi. Ale ten synuś mało, że kierownicą się poszarpał, pochuśtał, bo to wystarczy, jak się pochuśta, poszarpie, bo to można. Za pozwoleniem oczywiście właściciela tego ciągnika. Weszedł na maskę, tak ładnie pomalowaną maskę, trzymiał się komina od traktoru w 28 i skacze, tam mu robi zdjęcia. Ta kolekcjonerka zauważyła, a co pan, a mówi pani niech, co pani taka nerwowa do tej kolekcjonerki? Mówi pani się powinna leczyć, a mówi wie pani co, ile mnie to kosztowało, żeby teraz pani sobie zdjęcia na takim traktorku robiła? Pani jest chora, zabrała synusia i poszła. Takie właśnie wypadki bywają. No, tak rodzice rozpuszczają te dzieci, a później niestety są różne właśnie wypadki. No. Albo same dzieci przylatują. Ja się pytam często, jak ktoś dziecko przyleci samodzielnie i próbuje wchodzić na tra. A gdzie masz mamę czy tatę? Nie ma. Proszę mi zejść z ciągnika. Jak przyjdzie z mamusią, z tatusiem, tak. Ja ci pozwolę wejść na ten traktor. No, no to idzie, to dziecko jest takie trochę, no już zniesmaczone, no, że ten pan nie kazał wejść. No trudno, no naprawdę trudno, bo nie daj Boże nóżkę złamie takie dziecko, czy gdzieś zahaczy ręką, czy coś takiego zwichnie, ja będę odpowiadał. No. I w ten czas ten rodzic się znajdzie właśnie. Tak to go nie ma, żeby pilnował dzieci. No. Wsiadają, wskakują na snopowiązałki, szarpią, cudują, naprawdę bez przerwy. To jest kupa nerwów, żeby to przypilnować. A przecież to ma być przyjemny pokaz jakiś.